Był bardzo fajny mecz dzisiaj. Niestety doprowadziliśmy do tego, że musieliśmy strzelać rzuty karne. Nie udało się. Karne to jest przede wszystkim loteria. No, Gatcie sprzyjało dzisiaj większe szczęście, no i wygrali w karnych. Krzysztof, mogliście dzisiaj poćwiczyć trochę grę przy wycofanym bramkarzu przeciwnika. Tak, ten mecz pucharowy był troszeczkę takim dużo mocniejszym treningiem, gdzie mogliśmy potrenować grę w przewadze. No jak było widać, Gatta trenowała troszeczkę dłużej tą przewagę. No i co, no i tyle. Teraz przed Wami dosyć ciężkie zadanie, wyjazdowy mecz z Pniewami. Tak, to jest na pewno ciężki mecz, ale dla nas bardzo ważny, musimy go wygrać. No, jedziemy tam z myślą o zwycięstwie, no i mam nadzieję, że tak się zakończy poniedziałkowy mecz. Trenerze, wyrównany mecz, bramka za bramkę można powiedzieć, no ale niestety się nie udało awansować do następnej rundy. No tak, mecz 4-4, piękne bramki, dużo bramek, dużo emocji, dużo sytuacji z jednej i z drugiej strony. Myślę, że fajny mecz, świetne widowisko, pełne trybuny znowu, jak na środek tygodnia, to też byliśmy w szoku, że tylu kibiców i cieszymy się bardzo, że tylu kibiców dzisiaj przyszło. No myślę, że też zespół Gatty, który gra naprawdę taki miły dla oka futsal, też, no, to też dzięki tej drużynie dzisiaj to widowisko stało na wysokim poziomie, także myślę, że nasza drużyna i Gatty pokazała, że potrafimy grać i no, na niezłym poziomie przez cały mecz i jeszcze dogrywkę, no, rzuty karne, loteria, wiadomo, no tak to bywa, no ktoś musiał dzisiaj odpaść i odpadł nasz zespół. Myślę, że jeszcze mamy jeden mecz tutaj z Gattą w lidze i wierzę głęboko w to, że ten mecz będzie jeszcze lepszy i myślę, że też wierzę w to, że ten mecz wygramy. Można powiedzieć, że dosyć mocny trening mieli dzisiaj pana zawodnicy. Rywale często wycofywali bramkarze, zmuszając do bronienia się przy przewadze przeciwnika. Tak, my też graliśmy długi okres czasu z wycofanym bramkarzem, także to są takie mecze, gdzie gra się troszeczkę bardziej otwarty futsal i wiadomo, Gatta słynie z tego, że potrafią grać w przewadze. My dzisiaj też przez długi okres broniliśmy się nieźle w tej przewadze. Oczywiście kilka błędów spowodowało, że utraciliśmy bramki. No ale to jest futsal, to jest sport i my musimy raz zrobić wszystko, aby nasze błędy niwelować i pracować mocno, aby już takich błędów nie popełniać. Teraz przed pana zespołem ważne zadanie, mecz wyjazdowy do Pniew. Jest tam gdzieś jakiś ten moment związany z powrotem do Pniew? Tak, oczywiście Pniewy to miejsce, w którym Akademia Futsal Club zdobywa największe sukcesy. Na pewno będzie dla mnie to ogromną przyjemnością zagrać mecz w Pniewach przy świetnej publiczności, bo pamiętam doskonale tą fantastyczną atmosferę właśnie w tym miejscu, także na pewno z sympatią wracam w poniedziałek do Pniew przeciwko Red Dragons. Teraz zaczęły się w Serbii Mistrzostwa Europy w futsalu. Zdradzi pan, kto jest pana faworytem? No, myślę, że na pewno gdzieś tam serce bliżej reprezentacji Hiszpanii. Kibicuję również Portugalczykom, także byłoby miło, aby te drużyny osiągnęły sukces na Euro. Trenerze, trzy razy w tym meczu gospodarze wychodzili na prowadzenie, wy trzy razy doprowadzaliście do remisu, no ale w końcu szala się odwróciła na waszą korzyść i to wygracie dalej. Tak, no można powiedzieć, że to są bardzo dwa wyrównane zespoły, naprawdę. To i w lidze było tak samo, że gdzieś tam na pograniczu remisu i tutaj też. Przypuszczam, że jak tu przyjedziemy w lidze następnym razem, to też będzie bardzo wyrównany mecz. Tutaj nie można stwierdzić, że któryś zespół jest z większym faworytem bądź mniejszym. No, wiadomo, że sytuacja w tabeli nasza jest troszeczkę inna, ale mam nadzieję, że Marcin Mikołajewicz już dojdzie do zdrowia i myślę, że Toruń jeszcze w tej lidze naprawdę bardzo namiesza. To jest bardzo, bardzo dobry zespół. Teraz w następnej rundzie czeka Was dwumecz z Gafem. Jak trener widzi te spotkania? Ja powiem szczerze, że nie mieliśmy żadnych przygotowań takich typowo mentalnych do meczu pucharowego.
Głównym założeniem było danie odpocząć Danielowi. Nie było dzisiaj Michała Szymczaka i Krzysia Adamskiego, to już standard. Nie wiem, kiedy będę mógł na nich liczyć. No Daniela chcieliśmy wykorzystać tylko dzisiaj w grze w przewadze. Powiem szczerze, że dawno nie graliśmy, bo nie było takiej potrzeby w lidze, bo gdzieś tam zawsze prowadziliśmy i nie goniliśmy wyniku. I w głównej mierze nastawiliśmy się na to, żeby ten wariant poćwiczyć przy takiej troszeczkę presji. No bo nie jest to samo co na treningu. Na treningu nigdy się pewnych zachowań nie wyćwiczy, gdzie nie ma presji. I to było nasze główne założenie, żeby... Także nawet jak straciliśmy bramkę, to gdzieś nie było nerwów, tylko dalej sobie kontrolowaliśmy tą grę. Przepraszam tylko za ten zmówię, ostatnią minutkę pierwszej połowy, ale tam już byliśmy bardzo mocno wyeksploatowani i jeśli została minuta do końca, wiadomo, że jak się śpieszysz, to jest dużo nerwów. Postanowiliśmy przeczekać do dogrywki, gdzie wolałem mieć 10 minut na to, żeby sobie coś przećwiczyć, niż minutę zaryzykować. I także tak to troszkę nieładnie rzeczywiście wyglądało z perspektywy kibica, natomiast no, my mieliśmy pewne założenie. Teraz również w lidze przed Wami ciężkie zadanie. Przyjeżdża do Was zespół ze Szczecina, Pogoń 04. No nie ma co ukrywać, dla nas to jest mecz sezonu. Tak? Pogoń ma do nas 3 punkty, w bezpośrednim wyniku był remis i to jest dla nas mecz sezonu. No, jeśli wygramy, to odskoczymy Pogoni na dość bezpieczną odległość. Jeśli przegramy, no to zrobi się naprawdę nerwowo. No, gramy u siebie, wracamy do siebie na halę, bo dawno nie graliśmy. No i w głównej mierze ten mecz to był przygotowaniem do meczu z Pogonią. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i gdzieś przy tym wyniku remisowym szukaliśmy, gdzieś już zapaliła się lampka, trzeba powalczyć o to zwycięstwo, no bo od lat jesteśmy w tym Final Four Pucharu Polski i gdzieś to tam z głowa kiełkowało, żeby sobie tu powalczyć, ale naprawdę koncentrujemy się i gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mamy Pogoń. Dziękuję. Daniel, dosyć wyrównany mecz w Toruniu, 4 bramki obu drużyn, no ale w końcu w karnych udowodniliście, że to Wy zagracie w kolejnej rundzie. No, cieszymy się, chociaż tak naprawdę mogliśmy to załatwić wcześniej, bo mieliśmy chyba 3 sytuacje 100%. No, wygraliśmy karny, cieszymy się bardzo, ale jeśli chodzi o sam mecz, no był to troszkę dziwne spotkanie, ponieważ obydwie drużyny grały dużo z wycofanym bramkarzem. Także ja też w tej roli grałem pierwszy raz, także szybko trzeba było wracać, trzeba było pamiętać o tym. No, myślę, że fajne spotkanie dla kibiców, tak, dużo bramek, mówię, zmiana akcji, także cieszę się, że to nam się udało w tych karnych. Życzę oczywiście Toruniowi powodzenia w lidze i zobaczymy, jak to będzie dalej. Wiadomo, że zmagasz się z urazem kolana. Jak zdrowie? Jak są poczucie? Zdrowie, no cóż mogę powiedzieć. Dostaję zastrzyki, gram tak naprawdę na swoje ryzyko. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak sytuacja się rozwinie. Chciałbym po prostu iść na zabieg po całej lidze. Wtedy będę miał czas na odpoczynek. Teraz tak naprawdę to jest ryzyko, bo nie wiadomo, kiedy bym wrócił po tym zabiegu. Dlatego, no cóż, no będę się starał wytrzymać do końca zabiegi i muszę uważać po prostu na tą nogę. No i czas pokaże, tak? Trener Stanisławski powiedział, że nadchodzący mecz z Pogonią jest meczem sezonu dla Was. Jak Ty ocenisz to spotkanie? Tak, no przecież tutaj chyba każdy widzi, jaki jest układ tabeli, także tutaj nie oszukujmy się, no wygrywając ze Szczecinem. Będziemy łapać taki luz, troszeczkę punktów będziemy mieli przewagi, także też łatwiej się gra wtedy, ale no nie chcę wyprzedzać faktów, tak? No, mecz o 6 punktów, a nawet o 9, gramy u siebie, także ten mecz będziemy na pewno chcieli wygrać. Szczecin nam co prawda nie leży, ale będziemy chcieli się przełamać i po prostu wyrobić sobie przewagę, żeby później grać trochę spokojniej. Wczoraj w Serbii zaczęły się Mistrzostwa Europy w futsalu. Śledzisz? Jakiej drużynie kibicujesz? Powiem tak, no czy śledzę? No, z racji tego, że ciągłe wyjazdy, treningi, także gdzieś tam się ogląda te skróty. No fajnie poglądać futsal na najwyższym poziomie. Ciekawie też, że z połową tych drużyn praktycznie też się grało. Także miło pooglądać. Natomiast komu kibicuję? No... Ciężko powiedzieć, no, jest tyle drużyn wyrównanych, że
że może chciałbym, żeby Hiszpania wygrała, aczkolwiek no, wygra lepszy, także jestem za Hiszpanią, a mówię, no, wygra lepsza drużyna.